Proszę Państwa, godzina 24, oczepiony pani młody i w tym celu pana młoda już jest na środku. Będzie oczepiona. Po tych oczepieniach będzie już stara pana młoda, jeszcze jest młoda. Siadamy, pana młoda, siadać. Siadamy. To za kogo się zabieramy? Za kobietę czy za faceta? Za faceta! Ja jestem mężczyzną i daję prawo kobieta. Za kobietę, tak? Kobieta. Dobra, Świadkowa, odpinamy welonik. Ktoś ma krawat pożyczyć, żeby oczy zawiązać? Zaraz, moment. Już jest, ma. Dawaj. O, już jest. Wstaje pani młoda? To nie ja. Pani młoda wstaje? Chodzi welonik, proszę utrzymać. Teraz wyglądasz jak ryba plądra. Fotograf drugi, można robić zdjęcia. Bo ja mogę drugie robić czasami. Uwaga. I teraz tak, pan młody wstaje, trzyma żonkę, żonka podchodzi do męża, tak, świadkowie na boczek. Wszystkie panie wolnego stanu proszone są, żeby teraz przyszły do pani młodej. Może być babcia, nowe rozwódki, wszystkie panny. Kobiety, które jeszcze są wolne. Jakie może być też? Wszystkie wolne. Ale nie jest rzadka. Nie jest rzadka. Proszę brać udział. Uwaga, najpierw próba. Świadkowie uciekacie na bok. Na bok świadkowie, to już niepotrzebne jesteście. Wszystkie panie robicie kółeczko. Kółeczko wokół nogu, pani młodej, kółeczko. Pani młoda do góry welonik. Na razie rozgrzewka, panie się rozgrzewają. Puszczamy się za ręce i biegamy w kółko. Uwaga. Wszyscy panowie. Panowie tutaj, pani młoda Świadkowa, weź panią młodą z boku. I teraz tutaj się stają wszyscy panowie. Wzdłużkę, tak, pan młody też. Wujek! Josie! Josie! I uwaga, żonka będzie męża szukała... Po czym chcecie? Po nosku czy po brzuszku? Po brzuszku! Po nosku, bo brzuszek to ona wyczuje, że ma brzuszek i ktoś... Mój nie. I ten. Po nosku, czyli pani młoda, między paniami młodymi staną... No tak, no. Będzie szukała, my... Uwaga, uwaga, też można. Szuka męża. Jak znajdzie męża, mam mu dać buzi. Po nosku.
Świadkowa trzyma rączkę pani młodej. Pani młoda będzie szukała męża. Jak znajdzie, to ma podać buzi. Może to być to, to może być to. To! Uwaga, odsłaniamy kamerę. Pan młody staje między paniami, żona będzie szukała męża. Jak to ten, to trzeba dać buzi. Pan młody, tutaj! Cicho bądź. Cichosza. Uwaga, szuka męża. Jak znajdzie, daje buzi. Fotograf jest? Można zdjęcie zrobić. Nie, tu stoi. Bez replaya, jedziemy dalej. Dobra, szukamy męża. Gdzie ten mąż, gdzie ten mąż, gdzie on tu się schował? Po nosku dotykamy, jak ten to buzi dajemy. Można powolutku, trzymamy ręką. Ale nie, tak nie, bo no, 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 co to jest? Fasad, fasad. Trzymać rękę i tą rękę kierować na nosek, tak? Tą rękę kieruje, proszę, tą puścić rękę, tą złapać i kierować cię nos. Skąd pani młoda ma gdzie cię nos? Jak nos, jak to ten, to dajemy buzi. Macamy, macamy. Gdzie ten mąż, gdzie ten mąż, gdzie... Można sprawdzić, buzi dać. Myśl skąd. Gdzie ten mąż, gdzie ten mąż, gdzie on mi się schował? Gdzie ten mąż, gdzie ten mąż? Jak ten tutaj go buzi, sprawdzamy? Można buzi dać. Gdzie ten mąż, gdzie ten mąż, gdzie on mi się schował? Gdzie ten mąż, gdzie ten mąż, gdzie on mi się... No jeszcze nie ma! No jeszcze nas szukamy. Gdzie ten mąż, gdzie ten mąż, gdzie on mi się schował? Gdzie ten mąż, gdzie ten mąż, gdzie on mi się schował? Gdzie ten mąż, gdzie ten mąż, gdzie on mi się... Buzi dajemy, buzi, sprawdzamy! Nie wolno szczekać! Buzi, buzi, wystarczyła! Szukamy męża, szukamy, gdzie ten mąż? Dalej szukamy, to nie ten, to nie ten. Raz grałem, to trzy razy się myliło. Szukam, może ten, sprawdzamy, buzi dać można. Może to ten. Szukamy, szukamy. To nie ten. Szukamy, nie może trafić. Szukamy, gdzie on jest? On gdzieś jest. Gdzieś on jest. Podnosi. To jakiś wysoki. Podnosi, szukamy, to ten. Jest! Trafiła! Brawo! Brawo, 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 brawo. I teraz zajmujemy się panem młodym, siadamy. Siadamy, odsłaniamy oczy, odsłaniamy oczy. Siadamy. Dawać, panie młoda. Panie młoda, siada, udało się. Super, super. Teraz specjalne zadanie dla pana młodego. Nie wiem. Która z pań by pożyczyła mi tą maszacznię? To tak na żywo dlatego. Ja nie biorę z sobą, bo mógłbym wziąć, a co to za efekt, jak ja przyniosę z domu. Trzeba było mówić, że takie gary tylko do poprzemiotka, żeby wzięła. Wszyscy pod odsłonić kamerę. Która z pań by tak mogła wyjść na chwilę, pożyczyć biustonosza? Z pani jest jakaś, co bym, żeby oczy zasłonić panu młodemu. No bisto, no. To by było super. Która by z pań pożyczyła? Mamusia, dawaj! Nie! Pożyczy pani! Nie! Tak! Nie! Mamo! Pożyczy jakaś pan? Nie! Nie pożyczą? Nie! Dzięki Bogu! Nie, bo nie trzymają sukienki. Tak, dobra, nie, ja nie robię. To dobra, siada pan młody. Nikt nie chce pożyczyć, to panu młodemu zawiązujemy tym samym krowacikiem. Ale muszkę trzeba ściągnąć mu najpierw. Muszkę. Siadek do roboty. Pomóż. Trzymać muszkę i oczy mu zawiązać. Daj mu tą muszkę za rękę. Grzesiek, no. Od razu mu wydłuż te oczy. Nie wolno wydłubywać. Ciemność, ciemność, ciemność. Wstaje pan młody, żona trzyma, żeby męża nie uciekł. Lepiej go nie trzyma. Wstawać, wstawać. Wszyscy kawalerowie, panowie, wdowcy, rozwodnicy, proszę, nie są teraz. A pan młody ma na radę na krzesło wstać? O, to młody, panie młodo, nie fatykowaliśmy, ale pan młody tu wysportowany na radę. Żona trzyma go, żeby nie poleciał. Wszyscy panowie! Wszyscy wolniczają w Śląsku. Wszyscy wolnego stanu, panowie! Wszyscy! Panowie! 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 Panowie, dawać!
Chodźcie, robimy. Ej, dawaj, co się miało, wyrosło tu. Dorian, chodź. Dorian, chodź. Dorian, chodź. Nie wiem, co to będzie. Dawaj, no dawaj. Dawaj, młody, dawaj. Nie ma, że nie. Nie ma, że boli. A Paulina zbastowała. Nie. Bo ty ściągasz. Zapraszam wszystkich facetów wolnych. Uwaga, trzymać pana młodego, dlatego ubezpieczać go, żeby on tam nie poleciał. Jak powiem już, to rzuca, ale na razie panowie rozgrzewka. Biegamy i robimy jak Indianie. Właśnie! Jak powiem już, to rzuca, uwaga! Pomóc świadek, zejść panu młodemu, żeby nie spał. Hop. Dobra, nie otwieramy tych oczu, nie otwieramy. Teraz wszystkie panie tutaj, pan młody tam trzymać tego. Świadek trzymać, zabrać tutaj pana młodego, trzymać. Trzymać pana młodego, tutaj żona jego podejdzie tutaj do pań. Teraz mąż będzie szukał żony po kolanku. Tak? Wszystkie panie, zapraszam. Mamy, wszystkie panie. Też. Ale tak, żeby kamery nie zasłonić. Uwaga, poczekajcie, jeszcze nie. Dajcie mi kamerę tutaj, tam stańcie w rządku. W rządku stańcie. Stańcie w rządku. Tam wszyscy, tam stawać, tam. Stańcie w stronie, chcecie iść do kamery. Chcę iść do kamery. Słuchaj, świadek. Tam panie, z tamtej strony, wszystkie z tamtej strony. Rękę trzymać panu młodemu, żeby tam za daleko nie poleciał. A tą rękę, on będzie tu macał, szukał po kolanie, które z państwa mogą nas tam ściągnąć. Uwaga, i on każdego musi pomacać po kolanku. Jak ten to musi dajemy, z tamtej strony zaczynamy. Uwaga, jedziesz, szukam. Gdzie ta żonka, gdzie ona się chowa? Gdzie ta żonka? Pójdź do mnie, kto tam? Gdzie ona się chowa? Gdzie ta żonka? Pójdź dać, albo. Trzeba nogaweczkę do góry. Pójdź dać, można. Trzymaj rękę mu trzymaj! Nie jego, tylko mu rękę trzymaj, patrzcie się. O, tak, rękę gdzie on ma pomacać. Gdzie on ma zamacać? Szukamy. Jak tak, to dajemy buzi. Sprawdź buzi. Buzi można dać, buzi można dać. Tutaj, o, to chyba tak. Sprawdzimy, buzi można dać. Nie tak? Szukamy. Wszystko przeszedł i nie znalazł. Buzi dajemy, jak to tak. Jeszcze raz. Od początku, za słabo macał. Jeszcze raz, szukamy, gdzie ta żona? Szukamy, tak, buzi dajemy, można sprawdzić. Pani młoda też się pomyliła. Można buzi dać? Dać buzi. Szukamy, gdzie ta żona, gdzie ona się chowała. Gdzie ta żona, no nie ma jasno. Gdzieś się schowała, no musi być. Gdzie ona jest, gdzie? O, chyba tak. Buzi dać? Można buzi? Gdzie ta żonka? Chyba ta buzi. Gdzie ta żonka? Brawo! Siadajcie, ale na pełni nie na pełni się zatrzymywał. Odsłuczył mu te oczy, bo nic nie widzi. Na pełni też się zatrzymywałeś. Ja się zatrzymywałem. No. Ale to wiecie jak to jest. Siadamy, dwa krzesła na środek. No, bo nie wiem. No, nie wiem. Miło dotykałeś. Siadać. Uwaga, siadać na krzesło. Ile będziesz tam? Siadać na krzesło! Uwaga, kto wygrał konkurs ze zmuszką, zapraszam pana, kolegę. Dorian! Zakładaj muszkę.
łóżko! Załóż, załóż. Kto mu pomoże? Pomóż. Pomóż mu, bo on się nie sprawdza. Chodź, Maja, chodź. Chodź. Zapraszam panią tutaj bliżej. No tak, pani jest nowy, panią woda, to pan nasz człowiek. Uwaga, do tyłu. Tutaj stańcie, tu stańcie. Tu. Proszę, żeby wam was dobrze widać na kamerze. Czekajcie, zdjęcia. Wspólne zdjęcie, uwaga. Uwaga, wspólne zdjęcie. Poczekajcie. Uwaga, ja będę śpiewał taką piosenkę, a wy patrzcie się, co będzie para woda robiła, jak ja będę śpiewał. Maja, chodź. Maja, idź tam. Ja będę śpiewał, a wy patrzcie na starą parę wodę. Co oni będą robić, ja będę śpiewał. Gorzka wódka, trzeba ją osłodzić młodym. O, brawo! Słuchajcie, żeby tutaj ta pani przyjęła tego kandydata na swojego męża według dzisiejszej zabawy weselnej, to musi być specjalne zadanie. Słuchaj kolego, masz specjalne zadanie, musisz się tej pani oświadczyć. Pożyczyć bukiecik? Tak. Pożyczyć. Tam jest. Pożyczyć. Wszystko pożyczyć. Będzie wesele. Nie, nie, tu masz. Słuchaj, są trzy sposoby. Możesz wcześniej prosić na kolanach, możesz wejść na siłę. Na siłę nawet, tak nie chcę. Na ręce się podnieść. Możesz na litość wziąć, na litość. Słuchaj, możesz pośpiewać piosenkę, powiedzieć bajkę jakąś, na kolankach poprosić najlepiej o rękę. No czekaj, no, ta ona musi przyjąć, no. Coś wybyć. Na kolanach. Dobra, dobra. Maja. Oświadcz się. Co ja mam odpowiedzieć? Ja wyjdziesz za mnie. Ona mówi, że chętnie, ale musisz zasłużyć. Jakiś piosenka czy wierszyk jakiś. Taniec śmieszny, nie, ja nie wiem. Co tam proponujesz? Słuchajcie, najpierw przed tym to będzie tutaj polski bukiecik. Będzie tanie, będzie tutaj jechał na koniu, tak? To swoje przyszłe żonki będzie jechał na koniu. Siadaj tutaj. I musisz przed oświadczeniami do swojej lubej podjechać na koniu. Jak się jedzie na koniu? Nie, to mu pokażę. Co? Nie tak. Siadasz. Prosimy o czapkę. Siadasz. Ale jeszcze cofnijcie się, ja muszę to nagrać. No, poczekaj. Do tyłu. Do tyłu. Ale pan odejdzie, proszę odejść. I masz krzyczeć. Ale pan usunie się. Usunąć się. Uwaga, jedziemy do żony. Pomagamy. Jest, przyjechał. Dobra, teraz oświadczymy jeszcze raz. Zaśpiewasz piosenkę, czy nie? Ja nie umiem śpiewać. Ale to my ocenimy. Może się tej pani spodoba. Jakąś piosenkę ładną. Ona by tak chciała. Pomożecie mu to zaśpiewać? Ona by tak chciała. Ona by tak chciała wyjść tu ze mną, skręcić plany, podzieliczyć bejkon. Ona by tak chciała tańczyć ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy zejdą. Ona by tak chciała. Ja wpiszę tekst piosenki, zaśpiewam. Ja mogę puścić. Żeby na sucho nie śpiewał. Na koniu nie jeździ dobrze. Ale piękne. Co mam włączyć? Co byś chciał? Mów szybko, ja ci włączę. Co mam ci włączyć? Mów szybko, powiedz, to ja ci włączę. No. Ona by tak chciała... Ale on przez tekstem, dobra, uwaga. Już masz, bo to szkoda czasu.
Bądź podkład, a on wali tekst. No, ja ci podkład, żeby tyle nie przedłużać. Dobra, jedziemy. Dawaj, śmiało, stary. Nie musi być tak dokładnie, proszę. Dobra. Ja przyjmę listę. Około, nie wiem, 10 sota. Piosenka jest naprawdę kurwa, która teraz zajmuje. Trzeba ją, pana młoda, co się robi? No to słodzimy. Gorzka wódka, wybaczcie się. Trzeba ją posłodzić. Nie, no my śpiewamy, oni się uczą na razie. No jeszcze raz. Gorzka wódka. Dziękuję! Stop! Stop! I teraz nowa pana młoda się całuje. Uwaga! Policzek, no nie musisz wózkać. Policzek, no. Uwaga! Śpiewamy pani! Gorzka wódka, gorzka wódka, trzeba. Można w rękę pocałować. Wodnym młodą pocałować. Dobra! Chodź, chodź teraz! Kto dłużej, kto dłużej? Stara para młoda czy nowa para młoda? Kto dłużej będzie całował? Uwaga! Można w rękę! A czemu mnie bardzo ratujecie? To żebyś pamiętał, że na weselu wyleć. Proboszcz powiedział, parę młodą ma, bo mają jutro podejść nogi. To musisz pamiętać, że będziesz na weselu. Uwaga, kto dłużej? 3, 4. Gorzka wódka, trzeba ją posłodzić. Młodzi razem się wycałują, nie będzie im szkodzić. Dobra, dzięki. Stop, poproszę na remis. Remis, uwaga. Super, remis. Dobra, dziękujemy panie młodej. Na chwilę, teraz zrobimy konkurs dwóch rodzin. Pani młodej rodzina i pana młodego rodzina. Wstajecie, para młoda. Na pierwszym krzesełku siadają tatusiowie. Są tatusiowie? Jeden. To jeden siada. A drugi to będzie zastępca jakiś. Nie, wy nie siadacie teraz. Wy nie siadacie. Tatusiowie. Para młoda na boczek sobie stanie. Na boczek na razie. Co? Śmiało. Mamusie są? Są. Dwa krzesełka na mamuś. Jestem. Pan zastępuje. Co cię tu tata jest? Siadać. Siadać, nogi po noc odpoczywać. Mamy są? O, a to wujek mojego taty. Siadamy, zapraszamy. Wczesny. Jedna mama i druga, zapraszam. Jak drugiej mamy nie ma, to zastępca. Proszę znaleźć. Ciocia. Ciocia. Nie, ciocia. Śmiało. Mamy. Ojciec, czynią. Siadamy. Mama jedna siada. Zapraszamy. Ciocia, zapraszamy ciocię. Ciocia! Brawo, będziecie rybakami. Jest tata, mama, siostra jest jakaś. Siostra? To nie jedna. To dawać, po krzesełku. Siostra, brać krzesełko jedno. Tutaj, siadamy, na krzesełka. Krzesełka, dajcie dla nich po krzesełku. Na krzesełko. Krzesełka, no szybko, podajmy krzesełka, niech oni siadają. Bracia są? Nie. Dawaj, po krześle. Dawaj, po krześle. Dwóch braci. O, Zorian. Dobra. Nie. Każda porządna rodzina ma co
Coś czeka. Co to jest? Pies. 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 Kto będzie pieskiem ze strony pana Nikola. Młodego? Nikola. Piesek. Proszę bardzo. To jeden piesek, z drugiej strony piesek? Asia, dawaj. No, Aśka, no. Siadaj. Krzesło. Brawo, brawo. To będzie zabawa z cyrk, więc będą potrzebne słonie. Kto by chciał być słoniem? Pani młoda, pani młoda wybierze. Dziewczynę wybrać? Może. Sara. Zapraszam. Może być dziewczyna chłopa. Chodźcie razem. Tak jest. Naprzeciwko siebie siadajcie. Siadajcie sobie. Dobra. Ale naprzeciwko siebie macie siedzieć, tak? O, dobra. Teraz zobaczymy, jakie mamy tutaj pieski. Czy to są pieski takie przydomowe, czy to może latrelek, czy jamnik. Wszystkie osoby. Poczekajcie. Ale będzie bulldog. Panie będą musiały zaszczekać, a my ocenimy, tak? Jak piesek szczeka? Co to będzie? Amstaff. Brawo, to pani, nagaj. Hał. Co to za piesek? Mieszany, jamnik kundel. A słonie w cyrku, co mają trąby? To pani z panem trąbami się, czyli trąby to są losy. Noskami proszę się dotknąć. Nie wyciąga się, nie dotknąć. O, brawo. Tatusiowie, klepnąć się rączkami. Dwoma! Mamusie, klepnąć się. Czułkami. Tymkami. Siostry. Bracia. Pieski były, słonie były. Macie tutaj pana młoda. Słuchajcie, ja będę mówił opowiadanie. Jeżeli powiem w tym opowiadaniu tatusiowie, to tatusiowie, czyli musicie wstać, panowie. Wstajecie. Za swoim rzędem z tyłu idziecie, za swoim, trochę się odsuniemy i trzeba wrócić na swoje miejsce. Naokoło idziemy. I który z panów pierwszy na krzesło siądzie, ta drużyna zdobywa punkt. Pani liczy ten punkt, który z tej strony, kto pierwszy, liczy z tej strony. I siadacie na swoje miejsce. Który z panów siądzie pierwszy, ta rodzina zdobywa punkt. Jest to zabawa sprawnościowa, okaże się, czy jest sprawniejsza sprawnościowo pana młodego rodzina, czy pani młodej, tak? Kurwa, wykażcie. Można będzie ściągnąć, można ściągnąć, oczywiście. Tak, żeby nie zasłaniać kamery do tyłu. Czekajcie, tutaj będą przygotowania są, będzie dobrze. Nie muszę pójść. Jak powiem na przykład piesek, to panowie wstajecie. Piesek to jest? A panie, wstajecie. Idziecie do środka. I za swoim rzędem wracacie. Jak powiem cała rodzina, to wiadomo, że wszyscy, oprócz zwierząt. No tak, no bo zwierzęta to zwierzęta. No nie. Jak powiem zwierzęta, to rodzina siedzi, a zwierzęta. Uwaga, mówię opowiadanie. Pewnego razu do Elbląga przyjechał cyrk. Czy wybierzemy się do cyrku? Spytał się słoń. Słoń! To pierwszy? Tylko była mowa. Razem w środku. Do środka i wracacie na zewnątrz. Źle zrobiła. Do środka. Ona poszła do tyłu od razu. Tu, do środka. Razem do środka. Oczywiście powiedział brat. Brat. Może by się do cyrku spytała się mamusia. Oni oceniają. Mama, szybko. Szybko, kto na pierwszą. Oczywiście powiedział tatuś! Cieszy. Także siostra. Dawaj. Wybrali się wszyscy. Wszyscy, cała rodzina, zwierzęta siedzą. Zwierzęta siedzą! Na przedstawienie do cyrku. Przedstawienie się zaczęło. Oczywiście na scenę wybiegł słoń! Słoń, który zaczął kręcić trąbą w kierunku do pieska! Pieska! Szybciej!
nastąpiła przerwa, po której mama razem z tatą, z tatą, szybciej. Udali się do bufetu, żeby kupić coś smacznego dla siostry. A w tym czasie brat... Dawaj! I wiecie, co ty robisz? Cicho, spokojnie, to zadałem. Gdy przerwa się skończyła, nastąpiła dalsza część przedstawienia, więc zwierzęta! Szybciej! Wyskoczyły na scenę. Gdy przedstawienie się skończyło, to... Ciocia! Nie. Nie ma cioci. Siostra! Dawaj! Siostra! Materia się skończy. Razem z pieskiem i z babą. Matka, dawaj. Udali się do domu, żeby coś zrobić, kolację dla taty. Tatusia. A w tym czasie brat. Dawaj. Razem z pieskiem i ze słoniem. Brawo! Udali się spać, także cała rodzina i zwierzęta. Cudownie się bawili. Uwaga, uwaga, jaka ocena? Ocena! Stańcie tutaj, braliście udział w zabawie, trzeba grudzia wypić, tak się tutaj. Naprzeciwko siebie, zawodnicy staną. No siostra, chodź! Zawodnicy naprzeciwko siebie, świadek poleje. Wszyscy, co brali udział w zabawie, ci, co naprzeciwko siebie stają, rywale. Uwaga, świadek tutaj organizuje podrywanie. A jak gdzie mam? Uwaga. Jeszcze nie, bo trzeba brudzia, czyli brudzia, wiecie o co chodzi, nie? Brudzia między sobą, dwie rodziny, o tak! Czekaj, poczekajcie, a gdzie jest Grzesiek? Tu jestem! Brudzia i pijemy! Zdrowie dwóch rodzin! Brawo. A teraz następna zabawa. Potrzebne będą pary. Znowuż, ile mam tych bananów? Pięć par, dwa, trzy, cztery, pięć par mi potrzeba. Potrzeba pięć par z krzesełkami, mam już. Dobra, jest jedna para. Siadamy. Panie siadają na krzesła. Pięć par potrzeba. Zdrowie, dawaj ze mną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć krzeseł. Starczy. Pani młoda nie bierze udziału w zabawie. A pan młody? Pan młody też nie. Dobra, spokojnie. Nie, lepiej, żebyście nie brali w tym udziału. Panie same!
Zapraszam wszystkie panie. Zapraszam panie. Do zabawy. Zapraszamy panie do zabawy. I każdy pan stanie za panią. Każdy pan stanie za panią, z którą bierze udział w zabawie. Zapraszamy. Uciekali. No zapraszamy do zabawy następnie. Minutę chcecie na palący? Tak, minutę. Minuta na palący.